Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bez przesądów, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Mińko. Jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Dziś chcę kontynuować opowieści o tym, jak to było w komunie, w szpitalu w Koninie. Później został on przemianowany na Zespół Opieki Zdrowotnej w Koninie. Oprócz dyżurów anestezjologicznych trzeba było też wykonywać dyżury w karetce pogotowia. No, miałem czas, moja żona pracowała, studiowała nadal jeszcze. A ja musiałem zarabiać na życie i do wspólnej kasy. No więc jeździliśmy sobie często w karetce pogotowia. Jeszcze nie było karetki reanimacyjnej, o czym za chwilę. Taki typowy wyjazd, jak wygląda? To rzeczywiście trzeba coś sobie dobrze przypomnieć. Do wsi około Konińskiej. No więc najpierw się jedzie dobrze wyasfaltowaną drogą, później ta droga już przestaje być wyasfaltowana, w końcu potem są doły i ta Warszawa. I dojeżdżamy do pięknego domu, kurnej chaty. Przed domem stoją już dwie panienki w króciuteńkich spódniczkach, na odświętnie ubrane, jakby właśnie szły na jakiś tam bal. Pokazują nam właśnie wejście, patrząc wzrokiem zalotnym w kierunku sanitariusza, który zawsze towarzyszył i kierowcy, także w trójkę się zawsze wchodziło do tego sanitariusza, niósł teczkę, no a ja wszedłem tutaj ze słuchawkami w białym fartuszku. No wchodzimy najpierw do takiego trudno powiedzieć to przedpokój, ale tam były kury i takie inne kaczki, chyba też drób. Potem z tego pomieszczenia szło się do pokoiku, do tej chaty. Dość ciemno było, bo gdzieś w rogu stał telewizor. Nie wiem już, czy już to był kolorowy, czy jeszcze czarno-biały, ale wszyscy siedzieli koło tego telewizora i dopiero na takie natrętne pytanie, a gdzie jest ten pacjent, pokazano nam gdzieś w kąciku leżącego starca, który no, leżał w bieliźnie czy w pościeli. Od dłuższego czasu niepranej i wyglądał opłakanie. Żeby w ogóle stwierdzić, żeby w ogóle zbadać tego chorego, no, trzeba go było stamtąd wynieść, bo to nie był sposób do przeprowadzenia. Tak to wyglądało mniej więcej, z małymi wyjątkami dotyczącymi tylko samego miasta Konina, tak to wyglądało na peryferiach. Administracja pracowała naturalnie bardzo, bardzo eficjentnie. Szpital nowy, znaczy przed otwarciem nowego szpitala był stary szpital i tam administracja mieściła się w dwóch pokoikach. W nowym szpitalu administracja zajęła już całe piętro. Już było, nie wiem, kilkanaście pokoików. No i administracja musi przecież pracować, musi wykazać się, że coś tam robi. No i pamiętam taką historię, że kiedyś na sali operacyjnej, nie na sali operacyjnej, to było gdzieś na oddziale chyba chirurgii czy interny. Znaczy byli lekarze, byli siostry, pielęgniarki i tak zwane salowe. Dziś to się nazywa, o ile wiem, pomoc pielęgniarki. I do obowiązków salowych, oprócz sprzątania, kiedy to sprzątanie było zakończone, było przygotowanie posiłków, między innymi też krojenie chleba. No i przy okazji, w jakimś tam momencie, na jakiejś tam stacji, ta właśnie salowa, krojąc chleb, zraniła się w rękę. Ta rana nie była zbyt wielka, ale następnego dnia ukazało się piękne pismo okulne, które rozprowadzono do całej, w całej, w całym szpitalu. W następującej treści, o ile pamiętam. Dnia tego i tego i tego, o godzinie tego i tego, pani salowa, prawda, przygotowując posiłki, zraniła się nożem w rękę. Poleca się wszystkim ordynatorom oddziału i siostrom oddziałowym poinstruowanie wszystkich salowych, jak należy kroić chleb,
żeby nie doszło do zranienia. Jak należy? To musi ktoś poinstruować, bo przecież człowiek nie wie, jak chleb się kroi. Tak działała administracja. Wykazała się rzeczywiście świetnie. Uśmieliśmy się wtedy do rozpuku. Chcieliśmy koniecznie już po powrocie z Poznania, ponieważ w Poznaniu już pojawiły się karetki reanimacyjne, spowodować, żeby i w Koninie taka karetka reanimacyjna się znalazła, ponieważ no, widzieliśmy tą potrzebę. Oczywiście były problemy, dyrekcja mówiła, no tak, ale nie mamy pieniędzy, bo potem trzeba jeszcze obsadzić dyżur, to musi być lekarz, musi być pielęgniarka, znaczy niekoniecznie anestezjologiczna, ale musi być pielęgniarka, no kto będzie jeździł, no nie, ale pieniędzy nie ma, nie ma tego. I tak to się ciągnęło miesiące. Ciągle były pytania, a może jednak, aż pewnego dnia miałem właśnie dyżur w izbie przyjęć. I nagle wezwaniem, byłem w pokoju, reanimacja, zbliża się samochód, karetka pogotowia, która reanimuje pacjenta. No reanimuje pacjenta i rzeczywiście wnieśli do tego, my położyliśmy na ligę, no trzeba było dalej reanimować. Reanimowaliśmy go długo. Reanimowaliśmy go długo, to było jakieś 40 minut, niestety bezskutecznie. Jak żeśmy skończyli tam reakcję, wyszedłem na korytarz i tam siedział ten lekarz, który go przywiózł. To był okulista, którego po drodze reanimował. Ja nie chcę negować kwalifikacji lekarza okulisty, ale to już był okulista, który wiele lat był tym okulistą i no nie wiem, czy był na bieżąco z całą reanimacją, z tokiem reanimacji. Okazało się później, że to był ważny funkcjonariusz partyjny w jednym z ważnych zakładów przemysłowych w tym mieście. Nie minęły 2 tygodnie i nagle wszystko było możliwe. I były dyżury, i była karetka, zupełnie jak świeżutka przywieziona z tego, wyposażona w perfekcyjnie. No i rozpoczęliśmy sobie te dyżury na karetce reanimacyjnej. Jednym z pierwszych moich dyżurów wezwanie. Dziecko się urodziło całe i jest całe błękitne, jak śliwka. Telefon. Gdzie? Tam w jakiejś wsi. No więc natychmiast jedziemy. To było późną nocą. Właściwie tak prawie nad ranem jeszcze, ale jeszcze było ciemno. Jedziemy tam, jedziemy dokładnie 20 minut. Dojeżdżamy do poczty, z której zadzwonił ojciec tego dziecka. Jedziemy dalej, ojciec na rowerze, a my za nim. Jeszcze następne 3-4 minuty, aż dojechaliśmy do miejsca, które do tego domu. W kącie leży ciężarna, która właśnie urodziła dziecko, a matka jej, albo jakaś kobieta, trzyma to dziecko jeszcze na pępowinie, które jest rzeczywiście błękitne jak śliwka, ale taka dojrzała śliwka, mocno dojrzała śliwka. Karetka reanimacyjna jest nowa, ale to jest karetka dla dorosłych. To nie ma ani laryngoskopu, ani rurek intubacyjnych, ani żadnej rzeczy, która jego jest i która jest potrzebna do reanimacji noworodka. No więc co trzeba czynić? Ale był zestaw do odpępnienia, bo już były wtedy pogotowe zestawy, także dyspozytorka wzbogaciła naszą karetkę reanimacyjną w zestaw do odpępnienia. No więc odpępniamy i zaczynamy oddychać, oddychać usta, usta. Znaczy ja zaczynam oddychać usta, usta, masując dziecko palcami, dwoma palcami do klatki piersiowej. W międzyczasie przynosi mi sanitariusz czy kierowca tlen, butlę z tlenem, cewniczek do noska z jednej strony podany i dalej oddycham. I dziecko zaczyna łapać oddech i już nie jest aż takie sine. No więc do karetki jedziemy. Ambu dla dziecka w ogóle nie było mowy. To był tylko wielki worek ambu. Trzeba było tylko ustami
dmuchać, ewentualnie wzbogacać ten cewniczek do tlenu, do tlenu był cały czas podawany przez nos. Dojechaliśmy do Konina, do szpitala. Dziecko oddychało spontanicznie i miało normalną czynność serca i normalne zabarwienie skóry. Ja nie mówię, żeby podkreślić tu moją olbrzymią wiedzę anestezjologiczną, ona nie była taka wcale olbrzymia, ale jak żywotne jest dziecko, gdzie wystarczy ciut tylko pomóc, żeby wszystko znowu zaskoczyło. Oczywiście ono było przez jakiś czas przez tą pępowinę zapatrywane w tlen przez matkę, ale później no, trzeba było tą pępowinę przeciąć. Matkę naturalnie zabraliśmy ze sobą, podłączyliśmy kroplówkę i tego, ale następnego dnia dowiedziałem się, że ten zespół reanimacyjny, że zespół kardiologiczny zawiódł, ponieważ za mało opiekował się matką, która sobie leżała i była zadowolona i podsypiała nawet w czasie tej jazdy. Wyobraźcie sobie, ten gość musiał, widząc, że dziecko się urodziło, jest błękitne, pojechać rowerem na pocztę, zadzwonić z poczty. Myśmy się zebrali w 2-3 minuty. Jechaliśmy 20 minut. Ile czasu minęło i tyle czasu przetrwało to dziecko. No więc ta karetka animacyjna funkcjonowała dalej, ale jest pewien problem, który trzeba zawsze sobie wziąć pod uwagę, ponieważ jeżeli jedziemy do wypadku, jeżeli dojdziemy do wstrząsu, do krwawienia i tak dalej, to musimy mieć kontakt z żyłą. Jeżeli jest duża utrata krwi, to żyły zanikają. Nie ma ich, trudno je znaleźć, bo nie ma odpowiedniego przepływu krwi. Ale jest jedna żyła, która jest zawsze otwarta, ponieważ jest otoczona więzadłami ze wszystkich stron i to jest żyła podobojczykowa, która znajduje się mniej więcej w tym miejscu, pod obojczykiem. I właśnie przeczytałem ładny artykuł, że taka możliwość istnieje, bo dotychczas, jeżeli nie było możliwości uzyskania kontaktu z żyłą, robiono tak zwaną wenesekcję, to znaczy nacinało się przy kostce przyśrodkowej w stopy, jest vena safena, tak się nazywa, i wypreparowywało się tą żyłę, nacinało się ją i wprowadzało się cewnik do tej żyły. Ta procedura trwała mniej albo bardziej, no powiedzmy, że 15-20 minut. Więc postanowiłem sobie, to trzeba coś z tym zrobić. Ta żyła podobojczykowa to byłoby doskonale, bo rozbieramy chorego, to tutaj, żeby uwidocznić możliwość i punkcujemy. No ale jak? Na żywych się nie będę uczył, no więc poszedłem do patologów, żeby mi pozwolili to wypróbować na zwłokach. Jak mówiłem, patolog był wrogiem ludu. Tak był, nie powiem jak się nazywał, ale był jako wróg ludu znany i wolno mu było tylko właśnie pracować jako patolog i pozwolił mi na to. Zrobiłem kilka razy to i przy pierwszej lepszej okazji, mając właśnie troszeczkę dłuższą igłę, można było bardzo szybko uzyskać kontakt z żyłą i w ten sposób pomóc choremu szybciej. Później pojawiły się takie specjalne zestawy do punkcji żyły podobojczykowej firmy Vigo, które można było właśnie też wprowadzić, które sięgały aż do prawego przedsionka serca. Także widzieliśmy, że pewne deficyty fachowe i to mnie troszeczkę, tak powiem, męczyło. Jakoś, nie wiem, w człowieku jest jakiś trend, jakaś tendencja do rozwoju. Stagnacja, no nie wiem, czy to tylko u mnie tak, ale mi się wydaje się, że u wszystkich, bo to, co widziałem, to było zawsze, ach, to by można zrobić, a to, ale to trzeba coś. I tak żeśmy rozmawiali z tymi dwoma, z tym neurochirurgiem, który był w Poznaniu i przyjechał, i z tym urologiem. Mówię, no tak, no ale co ja tu, przecież już te narkozy to już potrafię dobrze zrobić, potrafię doskonale się z tym pacjentem zaopiekować i troszeczkę. No co by to zrobić? No trzeba było jednak pójść do jakiegoś ośrodka, w którym można się czegoś więcej nauczyć. W tym czasie, traf chciał, w tym czasie ogłoszono konkurs fotograficzny Obraz Akademii. A ja w swoim prywatnym archiwum miałem parę zdjęć, które robiłem w czasie mojej działalności
studenckiej, w tej studenckiej agencji fotograficznej. I tak sobie przeglądam te zdjęcia i dwa zdjęcia mi podpadły. To znaczy to jedno zdjęcie, jak moja już obecna żona dostaje ten indeks z rąk rektora. Powiększyłem to na dość duży format. A drugie zdjęcie było zdjęcie profesora histologii, tego, któregośmy wszyscy kochali i który był tak uchwycony, że absolutnie jaki on był. Jedno oko ponad okular, kwecący, drugie zniknęło za oprawką. I właśnie było tak, że ten profesor jakieś pół roku temu zmarł. No i to zdjęcie wygrało konkurs fotograficzny. A jurorem był szef zakładu anestezjologii, profesor Jurczyk. No więc na inauguracji kolejnego roku otrzymałem tą nagrodę jeszcze z jakimś odpowiednim dyplomem. To zdjęcie mam jeszcze właśnie, obejrzałem ją, to zdjęcie krótko przed tym nagraniem teraz. No i w ten sposób poznał mnie pan profesor, szef zakładu anestezjologii. No ale na tym się skończyło. No więc nadal rozmawiałem w ten czy w inny sposób, aż wreszcie ordynator naruchowy mówi, wiesz co, ja znam tego profesora, ja z nim pogadam na twój temat. No mówię, wiesz, ja pan, panie doktorze, jeszcze było PR, panie doktorze, dobrze by było, gdybym dostał przynajmniej jakiś termin na rozmowę z nim, ja powiem, o co chodzi. Dostałem ten termin. Witałem się, ładnie przedstawiłem, co jak, on już wiedział, o co chodzi. Widocznie ten neurochirurg na ten temat rozmawiał. No i mówię, no a dlaczego pan tu chce przyjść? No mówię, przecież ja się tam niczego więcej nie nauczę. Ja stoję na tym samym poziomie, jaki miałem po tych trzechmiesięcznym kursie, a byłem słaby w dwóch rzeczach. Mianowicie w znieczuleniu przewodowym i w anestezjologii dziecięcej. Paniczny, no wyobraźcie sobie, że leży takie 5-kilowe dziecko, powiedzmy. Czy nawet troszeczkę starsze. I masz tą świadomość, że jeżeli coś poleci krzywo, to jest młode życie. A tego mi nikt nie wytłumaczył, bo ta szefowa też nie wiedziała, jak z tym robić. No więc mówi tak te myśli i myśli, wie pan, no nie mamy etatów, no etatów nie mamy, ale wie pan, co mam pomysł. Czy pan by się zgodził przyjść na studia doktoranckie? Studia doktoranckie było coś interesującego. Studia doktoranckie to było tak, że po 3 latach tych studiów trzeba było obronić doktorat. No ale dostaje się tylko stypendium, a nie pensję. No mówię tak, no ale jeżeli pójdę na studia doktoranckie, przecież jestem już specjalistą pierwszego stopnia, bo w międzyczasie zdałem 1, to znaczy pierwszy stopień specjalizacji, no to będziesz mógł robić dyżury. I w szpitalu, i w innym szpitalu, i na RC, i na tej karetce reanimacyjnej, i w ten sposób sobie troszeczkę przynajmniej wyrównasz te deficyty finansowe. I zgodziłem się na to. I tak rozpoczęła się moja kariera w Zakładzie Anestezjologii Akademii Medycznej w Poznaniu, o której będę dalej mówił w następnym odcinku. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Jeśli się Państwu podobało, ale tylko jeśli się Państwu podobało, to proszę o subskrypcję tego kanału. Przekażcie to dalej swoim przyjaciołom i znajomym, którzy też chętnie wspominają stare czasy. Nadal proszę o komentarze, o sugestie dotyczących następnych odcinków. I na dzisiaj dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.